Dzień dobry, witamy w Jabłonowie. Piękną mamy dziś pogodę, jak na końcówkę grudnia. Śnieg się topi, słoneczko świeci. A naszym gościem jest znowu Citroen C5. Tym razem jest to wersja poliftowa. Jest to czerwiec 2011 roku. Tym razem jest to silnik chyba najczęściej wybierany przez klientów, czyli diesel, 2 litry HDI, 163 konie mechaniczne, połączone z manualną skrzynią biegów. Wydaje nam to nie mniej nie więcej, oprócz tego legendarnej wytrwałości, zapasu mocy, elastyczności, to w manualu ten samochód naprawdę bardzo, bardzo mało. Jeżeli nie mieliście okazji przetestować, to musicie zobaczyć, jak mało ten samochód pani manualu. Wersja ekskluzji w kolor biała perła. No sami przyznajcie, że ten samochód w kolorze biała perła wygląda na odrobinę młodszy niż w rzeczywistości jest. Tak jakieś jeszcze auto. To jest 11 rok, natomiast prezentuje się bardzo fajnie właśnie ze względu na ten kolorek. Wersja ekskluzji, czyli standardowo reflektory bikselonowe, skrętne. Tu już mamy LED-owe światła do jazdy w dzień, prawda? Trwałe doświetlanie zakrętów. LED-owe światełka do jazdy w dzień. Teraz je dobrze widać. Samochód bezwypadkowy. Samochód zadbany, samochód niezniszczony. Zobaczmy sobie tu. Kolejna C5 z kołem zapasowym. Bardzo miło. Gorzej jak nie ma tego koła zapasowego. Klienci potrafią być z tego powodu niezadowoleni. Tak samo jak na przykład nie byłoby haka, a byłby wpisany w ogłoszenie. Nie zdajecie sobie sprawy, jaka później o ten hak potrafi być walka. No ale jak ktoś potrzebuje haka, to z drugiej strony się wcale nie dziwię, także zawsze się dogadujemy w takich sytuacjach. Roletki wnętrze, tak jak w pokazywanej szerej benzynowej cylindrówce, półskóra, w tym przypadku czarna, tam była jasna. Środek, no to już też standard. Mamy nawigację, tempomat, sterowanie z kierownicy. Tutaj mamy w tym samochodzie mamy radio z twardym dyskiem, ten najwyższy model, najbardziej lubiany, poszukiwany. I mamy też system Hi-Fi, także mamy najlepsze nagłośnienie, jakie jest. Jest tutaj, ktoś sobie to dokupił kiedyś. Fajnie, że dokupił, bo no, gra to całkiem przyjemnie. Mamy wgrane polskie menu nawigacji i komputera pokładowego, także to też jest jakieś zawsze udogodnienie. Zawsze, jeżeli ktoś miałby to zrobić sobie sam, parę groszy mu zostanie. Tak jak w prezentowanym wczoraj aucie, podgrzewane fotele, masaże, fotele sterowane elektrycznie, z pamięcią. O, tutaj mamy ten przycisk do utwardzania zawieszenia, wyrobienia do góry, do dołu. Przebieg 260 tysięcy km. Uważam, że jak na lat 11, na diesla, nie jest to duży przebieg, zwłaszcza na 2.0 HDI. Doskonale wiecie, jakie kilometry te samochody są w stanie robić przy odrobinie dbałości. Niedawno czytaliśmy forum Citroena, jeden pan, pozdrawiamy go, chwalił się przebiegiem swojej C5, która wynosiła, który wynosił bodajże 600 albo 700 tysięcy kilometrów. Pan, przesiadając się na C3, C5 zostawił synowi, ten tutaj go zacytuję, bo wiem, co to jest za auto. Czyli tak naprawdę zostawił auto w nadziei, że auto jeszcze zrobi kolejne kilometry. Także tutaj trwałość tych samochodów jest bardzo dobra. Gwarancja przebiegu, gwarancja bezwypadkowości na piśmie. Wszystkie opłaty zrobione w prezencie od nas. 12-miesięczna gwarancja techniczna. Serdecznie zapraszam, polecam.